W przypadku większości filmów animowanych początkowo kontynuacja nie jest planowana, a sequel powstaje dopiero wtedy, gdy pierwszy film odniósł sukces. W przypadku serii Jak wydresować smoka było inaczej. Filmy od samego początku miały być trylogią opowiadającą historię Czkawki i Szczerbatka, od jej początku aż do samego końca. Oznacza to, że twórcy już od pierwszego filmu mogli zamieszczać w tle drobne elementy zapowiadające, dokąd zmierza historia i jak się skończy. Czym jednak będzie owe zakończenie? Wygląda na to, że już niedługo się przekonamy, bo premiera Jak wydresować smoka 3 jest zapowiedziana na 1 marca 2019 roku. Zacznijmy od tego, co o filmie wiemy na pewno. DreamWorks ogłosiło niedawno, że jego pełny tytuł będzie brzmiał How to Train Your Dragon 3 The Hidden World, czyli na polski Jak wydresować smoka 3 Ukryty Świat lub Ukryta Kraina. W tej odsłonie serii przeciwnikiem Czkawki i Szczerbatka będzie nijaki Grimmel the Grizzly, czyli dosłownie Grimmel makabryczny albo Grimmel przerażający. Ma go zagrać niejaki F. Murray Abraham. Możecie go pamiętać z filmu Imię Róży, gdzie zagrał inkwizytora Bernardo Gee. Nikt nie spodziewa się smoczej inkwizycji! Grimmel został opisany przez DreamWorks jako najmroczniejsze zagrożenie, z jakim bohaterowie musieli się kiedykolwiek zmierzyć. Tak się składa, że w książkach, na których bazują filmy Jak wydresować smoka, występuje postać, która nazywa się bardzo podobnie i na której Grimmel makabryczny może basować. Owa postać to Grimbeard the Ghastly, czyli Grimbeard okropny. Zapamiętajcie go sobie, bo jeszcze do niego wrócimy. Kolejną rzeczą ujawnioną przez DreamWorks jest krótka zajawka opisująca fabułę filmu. Brzmi ona następująco. Podczas gdy Czkawce udaje się spełnić swe marzenie o zbudowaniu spokojnej, smoczej utopii, odkrycie przez Szczerbatka nieoswojonej, nieuchwytnej partnerki odciąga smoka od domu. Podczas gdy nad domem piętrzą się niebezpieczeństwa, a rządy Czkawki nad wioską są poddawane próbie, obaj, smok i jego jeździec, muszą podjąć niemożliwe decyzje, aby ocalić swój gatunek. Tak, to jest moje własne tłumaczenie. Tak długo nad nim siedziałam, tak będzie mi bardzo miło, jeśli je docenicie. Ostatnia kanoniczna informacja, jaką chcę wam przedstawić, pochodzi od samego Dina DeBlois, reżysera wszystkich trzech filmów. Już dawno, podczas jednego z udzielanych wywiadów, wyznał on, iż od samego początku pragnął, aby Jak wydresować smoka było trylogią, której ostatnia odsłona zakończy się tymi samymi słowami, od których zaczyna się pierwszy tom serii książkowej. A jakież są to słowa? Cóż, niestety nie udało mi się zdobyć oficjalnego polskiego przekładu, więc znowu będziecie musieli zadowolić się moim radosnym tłumaczeniem. Istniały smoki, kiedy byłem chłopcem. Następnie Czkawka wymienia różne rodzaje smoków, które istniały oraz ich zachowania, po czym dodaje. Musicie mi jednak uwierzyć na słowo, ponieważ smoki znikają tak szybko, że wkrótce całkiem wyginą. Nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Wracają z powrotem do morza, z którego przyszły, nie pozostawiając po sobie ani kości, ani gław ziemi, dzięki którym ludzie przyszłości mogliby o nich pamiętać. Tak więc, aby te niesamowite stworzenia nie zostały zapomniane, spiszę tą prawdziwą historię z mojego dzieciństwa. Jak sami widzicie, przyszłość smoków w filmach nie maluje się w różowych barwach. Wygląda na to, że pomimo wszelkich starań Czkawki i jego przyjaciół, wszystkie rasy smoków znikną z powierzchni Ziemi. Ale czy to znaczy, że te piękne stworzenia naprawdę wyginą co do jednego? Czy zdarzy się jakiś kataklizm, który doprowadzi do wyginięcia wszystkich gatunków? Zanim postaram się odpowiedzieć na te pytania, muszę was uprzedzić. Poniższe informacje nie są żadną miarą kanoniczne. Owszem, pojawiły się w książkach Jak wytresować sobie smoka Cressidy Cole. Jednak, chociaż filmy teoretycznie na nich bazują, poza imionami kilku bohaterów, niektórymi gatunkami smoków, wikingami jeżdżącymi na owych smokach oraz konfliktem pomiędzy ludźmi a tymi wielkimi gadami, obie serie mają ze sobą niewiele wspólnego. Fakt, że dany wątek potoczył się w jakiś określony sposób w książkach, nie oznacza automatycznie, że to samo wydarzy się w filmie. Tak więc, to zobaczycie i usłyszycie, dalej powinno być traktowane jak spekulacje, a nie kanoniczny fakt. Rozumiecie? Dobrze. W takim razie, skoro już to sobie wyjaśniliśmy, przejdźmy do książek i zobaczymy, co w nich doprowadziło do zniknięcia smoków. 12. Ostatni tom serii kończy się tym, że smokom nie udaje się zawrzeć pokoju z ludźmi, dlatego decydują się wrócić do północnego morza, z którego wyszły, i tam czekać, aż ludzie będą gotowi na ich ponowne pojawienie się. Odchodząc, zabierają ze sobą wszelkie ślady swej obecności, tak aby nie pozostał żaden fizyczny dowód na ich istnienie.
W książkach kilka smoków, w tym Szczerbatek, zdecydowało się nie iść za swoimi pobratyńcami i zamiast tego zostać ze swymi jeźdźcami. Pamiętajcie jednak, że po wydarzeniach drugiego filmu Szczerbatek został alfą, przywódcą smoczego stada. Nie może od tak po prostu porzucić swych pobratymców. Czkawka również nie może rzucić wszystkiego i ruszyć za Szczerbatkiem, gdyż po śmierci ojca stał się przywódcą wioski. Reszta Wikingów liczy na niego. Czy to są właśnie owe niemożliwe decyzje, które jeźdźc i smok będą musieli podjąć? Czy Czkawka i Szczerbatek będą musieli pożegnać się na zawsze? Near, far, wherever you are, I believe the heart does go on. Chlip! No cóż, chlip! Będzie nam smutno oglądać, jak Szczerbatek odchodzi i przyjaciele zostają na zawsze rozdzieleni poprzez czasy. Ale przynajmniej nikt nie umrze. Prawda? Prawda? Obawiam się, że mam złe wieści. Pamiętacie Grimbilda Okropnego, na którym może bazować główny antagonista pojawiający się w trzecim filmie? Wiecie, co ów jegomość zrobił w książkach? Zabił Czkawkę! Da, da, da! Znaczy, nie tego naszego współczesnego Czkawkę trzeciego, tylko jego przodka, który nosił to samo imię. Czkawkę drugiego. Ów Czkawka z przeszłości wraz ze smokiem imieniem Furious, czyli po polsku Wściekły, z którym byli zżyci jak bracia, próbował doprowadzić do zawarcia pokoju pomiędzy ludźmi i smokami. Niestety, nim traktat został podpisany, Grimbil przebił mieczem Czkawkę drugiego, podczas gdy Wściekły mógł tylko bezradnie patrzeć, jak jego przyjaciel wykrwawia się na śmierć. Lata później Wściekły, znacznie już starszy, jest przywódcą smoków. Zostaje namówiony przez współczesnego Czkawkę trzeciego do zawarcia pokoju z ludźmi. Jednak historia się powtarza i wygląda to, że Czkawka znowu zostanie dźgnięty tuż przed podpisaniem traktatu. Jednak tym razem Wściekły nie stoi bezradnie. W ostatniej chwili zasłania chłopca swym własnym ciałem. Broń nie jest wystarczająco ostra, aby poważnie skrzywdzić smoka, jednak jej ostrze było zatrute. Wściekły umiera, a dowodzenie nad smokami przejmuje biała smoczyca imieniem Luna. Zanim odetchniecie z ulgą, przekonani, że nasz filmowy Czkawka jednak nie umrze, zastanówcie się, kto w kanonie filmów jest obecnym przywódcą smoków. Nasz Szczerbatek! Zwróćcie także uwagę na imię Wściekłego. Furious pochodzi od słowa fury, czyli furia po angielsku. A który ze znanych nam smoków ma słowo furia w nazwie swego gatunku? Tak, szanowni widzowie, wszystko wskazuje na to, że trzeciej części, jak wytresować smoka, nasz kochany Szczerbatek może nie przeżyć. Nawet w krótkim opisie fabuły pojawia się tajemnicza dzika smoczyca. Czyżby miała to być owa Luna, która odziedziczy po Szczerbatku pozycję alfy, po tym, gdy nocna furia umrze, broniąc Czkawki? Cóż, przekonamy się o tym już za kilka miesięcy, w marcu. Do tego czasu możemy żyć nadzieją i dawać temu filmowi łapki w górę, bo jeden lajk to jedna modlitwa za Szczerbatka. Przypominam także, że we wrześniu zamierzam urządzić miesiąc smoka, podczas którego wrzucę całe mnóstwo teorii oraz innych filmów o smokach z różnych książek, filmów, seriali, a nawet gier. Jeśli nie chcecie tego przegapić, zasubskrybujcie kanał i pamiętajcie, w oczekiwaniu na materiały o smokach zawsze możecie obejrzeć także inne filmy mojego autorstwa, choćby na przykład ten, w którym zastanawiam się nad tym, co stanie się z Azrielem Dreamurem po zakończeniu akcji gry Undertale.